Także witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z tej strony oczywiście Mietek. Ja was witam z serii Bracia na Polskiej Farmie w 32 bodajże oczywiście filmie. Na początku tego materiału standardowo proszę o zostawienie łapki górę oczywiście pod dzisiejszym filmem. Napiszcie komentarz oczywiście z hashtagiem, jeżeli chcesz, żebym ciepcie przy serduszko. W dzisiejszym filmie niech będzie hashtag kibel. Ja ci przypnę serduszko, chyba się jeszcze nie powtórzyło na tej serii. Chyba nie. Jeżeli nie, no to git, jeżeli tak, to chujnia. Ale dobra, napiszcie hashtag kibel, ja oczywiście przypnę wam serduszko. Na poprzednim filmie, jak dobrzeście widzieli, oczywiście był transport Bizona. Bizon oczywiście pojechał sobie już do naprawy. Tak więc nie wiem, co dalej z nim. Ogólnie dostałem przed chwilą telefon, że dojechał oczywiście do tego, do mechanika. Jest już, widzę, ten rozładunek. Za chwilę mają widzowie przyjechać jeszcze po tego, po dźwig. W dzisiejszym filmie dajcie łapkę. Mają właśnie przyjechać po dźwig przyjadą. I to będzie, widzowie, zamknięte oczywiście już temat, jeśli chodzi o Bizona. I później w kolejnych, widzowie, dopiero wam filmach będę mówić, jak tam w ogóle dalej. O, już widzowie przyjechali akurat. Ale nie weź tam, poczekaj, bo pan kurwa ostatnio na tym. Nie, tak nie będzie, ja tam nie wierzę. No właśnie, pan ostatnio wraz tu tutaj wjeżdża. Może pan w ogóle nie wjeżdża, bo kurwa. A tak w ogóle, żeś mi tutaj tak rozjeździł. Mam takie bagno na podwórzu, że to daj spokój. O, to firma zapłacił. Dalej podjedzie. Co pan zapłacił za to? Odszkodowanie? Tak, jak w ogóle pan miał w ogóle. No, ubezpieczenie mam, ale pan podejść tutaj, panie. Halo. No. Witam bardzo serdecznie, Rejka Ryśka. Dobra, pan odjedzie tutaj tym bombowcem. Sytuacja z Bizonem jest taka, że będzie gotowy. Ja wszystko wiem, jest naprawie. Wszystko wiem. Pan odjedzie, bo to pan kurwa nie wjedzie tym dźwigiem. Co pan sobie postawił kurwa w środku bramy jeszcze ten dźwig? O, dawaj, posłała. Dobra, czekam, proszę wyjechać dźwigiem. Kapitanie. A pan już zaopiekował się moim dźwigiem? Nie, ja tutaj nic nie robiłem, bo ja zaraz jadę w pole, ja siewnik kupiłem, ale powolki. Ale to kurwa piasty nie ma. Ktoś kurwa grzebał w tym... Ja żadnej kurier spotkałem, o co chodzi? Kama, co to grzebał w kamazie żelaki? Kurwa, co grzebam, jak ja nic nie grzebam. No kurwa, patrz, kurwa, piasty nie ma, panie. O kurwa, to w ogóle kół nie ma, gdzie są piasty, ja to w ogóle tak nie ma. Kurwa, zaraz mordę dostaniesz, panie, proszę się tutaj nie agresować, w ogóle tutaj jakaś... Kurwa, gdzie są piasty z tego, ale kurwa, jakie piasty, ja nic nie, ja mogę panu pokazać na kamerze, że ja nic nie robiłem. No pokaż mi pan kamerę, pan kurwa, ale kamer nie ma, bo jeszcze nic zakładałem, kurwa, no to już, bo i pan płacił, kurwa. Ale kurwa, dlaczego ja płacić, ale pan przyjechał, to już nie było tych kół, to o co panu chodzi, czego taki... No to z jaka teraz pojadę? Ale po co ta kłótnia na mojej... No dobra, kurwa, pan stanie taki, kurwa, teraz opiernić, kurwa, trzepak, szlak. Ale to nie jest moje, ja to kurwa nie mam. Dobra. A pan tu musi zahaczyć do tego haka chyba to. To nie, pan dyskutuje, nie dyryguje mi tu. Dobra, ja to czekam, aż wyjedziecie stąd, w mojej posesji. Tu zahaczam i jadę. No kurwa, jedźcie w pizdu już. Kurwa, tak pan zapłaci za piasty, kurwa. No, a ciekawe, kto mi odkupi to wszystko, co to jest odszkodowanie za moje podwórze. A widzi, kurwa, jakie to jest bagno, co to się dzieje? Patrzcie, co żeście narobili. Jeszcze, kurwa, moja bramę cała była prawie rozpierdolona. Kurwa, bez kół, jak to bez tego będę jeździć? A co to jest moje, to kurwa, coś tak przyjechałem, ja zamykam bramę i tyle. Do bramy się nie znamy. Po sprawie, ja zapinam, kurwa, siewni, postanę, widzę, bo jadę za chwilę w pole, ja nie mam czasu. Bez kół będę jeździć, kurwa. Jep! O, kapitańscy. Ja zaraz widzę, wyjdę do Indora. No. No Indor mi kupić. Polecą mi, kurwa, jakiegoś złodzieja. To ukradł, a, bo mi, ten kurwa, hak tam się trzeba zaczepić. A to się tam zaczepia. Się zagląda, kurwa, zbinka. A popatrzę, nie? Jak budujecie, kapitalnie. No, jak zaraz przyjedzie policja i zapyta się, gdzie jest moje piasty. Może sobie trzymać gdzieś. A jaka policja? Ale po co? A ty, Tez, kurwa, weź to zamknij. Dobra, jedź. Kurwa, to teraz haczy. I to jest tragedia, nie? Naprawdę. Pojechał Solabet, pojechał z tym? Pojechał, dobra. Dajcie, widzę, łapkę w górę, ja teraz, ja tak. W dzisiejszym filmie, ja widzę, jadę tego, siać. Wiecie, co jadę siać? Biorę oczywiście Poznaniak. Kupiłem sobie, widzę, worki, zamówiłem 5 worków bodajże, 5 albo 6 worków zamówiłem o tego. U tamtego, faceta, oczywiście tego chłopaka, nie? Tam wiecie, tam gdzie jest jakiś tam chyba SKR czy coś, w sumie nie wiem, co tam jest. Zamówiłem, widzowie, tam, bo on tam, wiecie, on tam, widzowie, handluje maszynami i nie tylko, co nie? I tam właśnie, widzowie, zamówiłem ten. Worki, widzowie, zamówiłem z nasionami. I bo dzisiaj, widzowie, pojedziemy sobie troszeczkę coś zasiać. Dokładnie, widzowie, tak, pojedziemy sobie, widzowie, siać. Chyba rzepak pojedziemy siać. Czekajcie, w sumie zobaczę, co ja mogę siać. Tak, rzepak możemy, widzowie, siać, także mamy, widzowie, przygotowane pole. To ostatnie, co żeśmy bronowali. Dokładnie, widzowie, właśnie to pole mamy przygotowane. A czego ja nie pojechałem? Ja pierdolę. Czego ja, widzowie, nie pojechałem z przyczepą? Przecież tam są worki, jak ja teraz te worki zapakuję.
O, właśnie widzowie, jedziemy tutaj. Te worki gdzieś tu były. O, są te worki, widzicie? Te właśnie widzowie worki, ja kupiłem, nie? Tylko mogę, widzowie, ja mogę pojechać z tym. Ja nie pomyślałem, że nie pojechałem z przyczepą, nie? Tak byśmy, widzowie, zapakowali. O, to chyba całe będzie. Prawie całe Poznaniak wszedł. Czekajcie, to ja może ten workiem. Ja bym ten, widzowie, ten może worek bym zapakował, kurwa, na ten siewnik. W ten sposób, a może gdzieś tutaj? Może, widzowie, z tym workiem bym pojechał na pole? O, ja, widzowie, z tym workiem pojadę chyba na pole, wiecie co? Ja chyba z tym workiem pojadę na pole. Tylko chyba, widzowie, jeszcze do Indora pojadę. Bo, no, w sumie, widzowie, do Indora jeszcze, a w sumie nie, ja tamten... Kurwa, powiem wam, że jak ja tędy będę jechać na pole, co nie? Bo ja bym tędy pojechał. Bo ja mam tędy bliżej, ja pojadę tamtędy. Dobra, pojadę jeszcze do... A co to się, widzowie, kurwa, stało? Co to taka woda stoi? Co to taka kałuża się, widzowie, zrobiła? O kurwa mać, jaka tu widzowie woda w ogóle stoi. Albo to widzowie deszcz padł i tu tego. A tutaj, kurwa, kto mi wyjebał to? Kto tu chodzi po gospodarstwie? Ktoś mi to widzowie wyrzucił. Ktoś mi tego, baniak wyrzucił. O tu widzicie, widzowie, straszna woda stoi. Ja to będę musiał widzowie coś zrobić, nie? Bo kukurydzę mamy, sieczkarnię widzowie trzeba będzie widzowie kupić. Kurwa, ale zobaczcie widzowie jak to... Ja pierdolę, moja gospodarka kurwa tragicznie wygląda, zobaczcie co się stało. Ja pierdolę, jaki to w ogóle są ślady tego, kół. Zobaczcie co się tu dzieje. Kto mi to widzowie za to wszystko zapłaci? Ja pierdolę. Zobaczcie za to co się dzieje. Ja widzowie w to nie wierzę, nie? Ja nie wiem widzowie kto mi to w sumie teraz odkupi. Odszkodowanie za to da, ale to kurwa... Moje podwórko widzowie tragicznie wygląda, kurwa, jakby jakiś Armagedon tutaj w ogóle przeszedł, nie? Przez to podwórze. Dobra, nieważne, bierz 30. Jedziemy tutaj do Indora zapytać co on będzie dzisiaj robił. Ja jadę, widzowie, dzisiaj siać, troszeczkę coś tam posieję, żeby było, co nie? Bo rzepak chciałem, a ogólnie, widzowie, dzisiaj jest ładna pogoda, także będziemy mogli, widzowie, sobie rzepak posiać. On jest w ogóle w domu? O, jedzie, o, 40 zapalona jest, widzę. Co on będzie robił już? Czekajcie, podjadę na podwórze. Ej! Kurde, co jest? Kurde, dajcie złodziej przyszedł. Indor, ciema, tylko serdecznie. Co ty chcesz, złodzieje? Musiałem, co ty chcesz? Co ty chcesz od Indora? No co ci to obchodzi? Jadę sobie dziś na zakupki. Dalej. A czego to nie schowałeś tego? No weź mi to schowa, bo Indora to schowa, co nie, coś się z nią nie biło. Nie, gdzie ty jedziesz? Ja jadę dzisiaj siać, rzepak będę siał. A ja dzisiaj jadę na licytację. Jak co, znowu na licytację jedziesz? Gdzie? To co ci to obchodzi, gdzie jadę? A po co ty idziesz przyczepą? No a przyczepę to szykuję sobie tego, no tego sobie szykuję, na sprzęty. Aha. Aha, a co ty taki ciekawy jesteś? No bo ja jestem ciekawy, bo ja przyjechałem, bo jestem zawsze ciekawy. Bo wiesz, ja jechałem na pola, że jadę w trakcie, to przyjechałem odwiedzić. Ty, to ci może pomogę siać rzepak, bo ja mam konny wóz. Kurwa, ty mo? Nie, ja dzisiaj mam zajęty dzień, to dzisiaj ten nic to nie to będzie. Kurwa, pierwsze mi tego oferujesz pomoc, a teraz tego, a teraz coś... A czego ty kupiłeś nasiona, jak ja miałem, kurwa, worki? Gdzie? Z rzepakiem miałem. Gdzie? Z sodole miałem. Z strychu miałem. Na górze, no. Ja kupiłem od tego, co ty tego tam, coś tam maszyna ja, kupuje. To nie miał? No, tam za worek było 150 złotych. Ale umiem za 50 złotych bizią. No to u ciebie miałem, to jest złodziejem, to byś kurwa mi dał jakieś mieszankę. Sprzęt. Dobra, weź nie zaglądaj, to moje kieszenie kapitalne są. Podobajcie się moje? Słaby swój sprzęt. Mi się tylko 30 podoba. Fajna, nie? A moje sprzęty? Tak, kupiłem sobie? Widzę. Wszystko elegancko zakupiłem na poprzednim odcinku. No, tylko nie na tę porę, ale dobra. No właśnie. Ja jadę na pole. Jak coś chcesz, to wejdź dzwoń telefonem. No. Dobra, tutaj podnosimy. Kurwa, gdzie moje auto jest? Muszę jechać zapytać się, kurwa, jak to kurwa dzisiaj będzie, to czy nie będzie? Gdzie moje auto jest, jak tu stoi auto? Dobra, wyjeżdżam, widzowie, stąd z posesji. Ja chcę i tutaj tamtędy pojadę. Ja chyba nie będę jechać tyle, bo to w sumie daleko jest, no. To widzowie, tędy pojadę. A Indor gdzieś jedzie, czekajcie, Indora puszczę, bo pierwszy nie jedzie. No widzowie, to Indor pojechał, nie wiem w sumie gdzie, ale tak, my się widzowie, w sumie widzowie tym nie interesujemy, my jedziemy na pole, bo dzisiaj mówiłem widzowie, jedziemy sobie zasiać rzepak. Pojedziemy sobie zasiać rzepak, nie wiem w sumie jak tam to widzowie zajdzie. Ale jakoś zajdzie, ale moje widzowie gospodarka kurwa naprawdę tragicznie wygląda, tam w ogóle widzowie w tym silosie na kiszonka woda stoi. Ja będę musiał chyba to kurwa wybierać tymi widerkami. Bo w sumie nie, jak to w sumie widzowie będzie pogoda, będzie widzowie słoneczko przyjdzie, będzie fajne. To wiecie, to się tak stanie po prostu, że to wejdzie tego. To wszystko ta ziemia wchłonie. A co tam Indor się zatrzymał, co tam się stało? Bo ja to widzowie chyba gdzieś za chwilę będę skręcać. Gdzieś tutaj chyba. Jest widzowie, ten gdzieś tutaj wjazd chyba jest, o tutaj jest chyba ten wjazd.
Tak, widzę, wyjadę tutaj. On widzę, gdzieś tam dalej pojechał w ogóle, nie? Ja myślałem, żeby sobie kupić za niedługo jeszcze... Co ja myślałem sobie kupić? A, kury sobie myślałem właśnie sobie kupić. I będziemy sobie ruszali, zbudował oczywiście obory. Tylko musimy znaleźć miejsce, no i na razie musimy sobie powoli ruszyć z tymi tymi. Wiecie, musimy pola zasiać i naprawić bizona. Dopiero widzę wczoraj, żeśmy, wiecie, na odcinku, żeśmy sobie tego wzięli się za temat bizona. Bo właśnie, żeście tak pytali, bo panie Mietko, ten bizon stoi, ty stoi, ale w sumie nic się nie dzieje z nim, nie? Także ruszamy sobie oczywiście z tematem bizona na spokojnie, będzie oczywiście robione. To sami, żeście widzieli wczoraj na odcinku, właśnie pojechał dopiero do tego, do mechanika. Także naprawdę, na razie będzie naprawiane, co nie? Wiecie, to na pewno widzę, potrwa, nie? Ewie, z 5 odcinków, może 6-7 i zobaczycie dopiero ten. Jakieś w ogóle postępy, nie? Co z tym bizona będzie dalej, nie? Bo na razie, tak jak mówię, na razie się zajmujemy tym, że trzeba będzie o kurwa mać, tu widzę, to też woda stoi. Nie pamiętam w sumie, widzę, kiedy taki deszcz był, ale chyba był ten deszcz, bo widzicie, wszędzie woda stoi, tam woda stoi, moje trzy w ogóle pola zalało. Ale woda jest ogromna, stoi. Ale przynajmniej, widzę, tutaj błota nie ma na polu, nie? Przyjadę, widzę, zasieję to. Rzepak sobie ustawię. Więc tak. Rozłożymy sobie to. Dobra, zdejmiemy sobie widzę ten worek, a sobie widzę postawię go tutaj na miedzy na środku. W ten sposób. O, właśnie widzowie coś takiego, nie? I objedziemy sobie widzowie kilka razy. Bo całego widzowie pola to my widzowie na odcinku nie będziemy robić, nie? Bo to też w sumie widzowie tematem dzisiejszego odcinka nie jest, nie? Bo tu żeśmy widzowie przyjechali, żeby tylko to właśnie zasiać. Tego w sumie też dużo nie ma, nie? Bo to małe pole jest. Z tego pola to widzowie też za dużo nie zbiorę, nie? Ja powinien widzowie tak naprawdę, teraz jak mam tutaj zrobione po bronowanym, nie? Bo to widzowie bronowane było pole. To ja tak naprawdę widzowie po tym bronowanym powinienem teraz dać nawozy jeszcze, nie? Żeby właśnie to widzowie jakoś nawieść tę ziemię. Ale ja nic nie kupiłem, nie? I pomyślałem widzowie, że tak, że jeżeli teraz zasieję, to sobie może widzowie właśnie teraz kupię ten nawóz, nie? Teraz bym sobie widzowie kupił w sumie ten nawóz, to bym mógł teraz w sumie dać ten nawóz. Rozszerzyć widzowie ten nawóz i to w sumie będzie to samo jak będę przed, co nie? To w sumie widzowie będzie miał tak naprawdę takie samo zastosowanie, więc właśnie widzowie wpadłem na taki pomysł, że jak teraz sobie zasieję to pole rzepakiem, to ja wtedy sobie właśnie pójdę, kupię tego samego. Tylko że z tego co ja widziałem, to on widzowie na razie nie handluje jeszcze tym nawozami, bo nie ma tego okresu. Więc dopiero widzowie jak będzie okres, gdzie będą nawozy do kupna, to wtedy pojedziemy, zamówimy i kupimy u niego i będziemy rozsiewać, tylko że nie mam widzowie czym rozsiewać. A ja mam kosa, ja zapomniałem widzowie, że ja mam kosa. Ja zapomniałem, że mam kosa i ja już widziałem, już chciałem widzowie iść tego do sąsiada Indora widzowie pożyczać w ogóle rozsiewać, nie? Bo on ma widzowie te fajne rozsiewacze. Kurwa, dupę sieje tam. Działa! Chodzi on jest. Jadę kurwa z dobytkiem. Kurwa, ja nawet nie widzę, a co? A czy ty kurwa jedziesz po moim polu? Ty, a gdzie on jest to polu? Ty, on pojechał chyba widzowie trawę chyba kosić komuś. Kurwa, ty, a czemu pojechał po moim polu? Ja pierdolę w ogóle, ty kurwa, to mój worek jest? A to mój worek jest. Ja widzę, go za chwilę pozapakuję, nie? Mówię, to co widzę, zasijemy to pole, ale nie będziemy siali całe, nie? Bo mi widzowie interesuje, kurwa, gdzie on pojechał z tym. Z tym workiem, znaczy się z tym workiem, z tymi... tą kosą. To zrobimy tak. Pojedziemy dwa razy jeszcze. Ale czekajcie, bo mi się coś kurwa siewnik zepsuł. Nie, myślałem, że mi się siewnik tego odczepił. Pojedziemy sobie tak, tam do przodu, wrócimy i pojedziemy sobie za tym, za Indorem. A czy się pojedziemy, my go w ogóle poszukamy, nie? Bo nie, właśnie mnie widzowie interesuje, kurwa, gdzie on pojechał, nie? Z tą przyczepą. Bo ja tam widzę z tego, co ja widziałem, to miał zamontowane na tym. Na przyczepie leżała kosa. Kurwa, nie, może widzę, pojechał komuś kosić trawę? Kurwa, ale taką kosą? Chyba widzę, że on coś może kupił na gospodarstwo, albo może... A, czekajcie, ja zapomniałem, że on ma krowy. Kurwa, też prawda. Ja zapomniałem, widzę właśnie, że on ma krowy i że ten. I że prawdopodobnie pojechał chyba im kupować te. Znaczy się kupować, znaczy się pojechał kosić, nie? Prawdopodobnie chyba im to. Także zobaczymy za chwilę, nie? Ja zaraz zobaczę, nie? O, jeszcze raz widzę, sobie raz przyjadę. A, ale ten siewnik widzowie coś mi kurwa strasznie lata na to podnośniku. A ja zapomniałem w sumie, że ja mam tą modyfikację na tego, na te takie wiecie, na to realne takie podczepianie i to wiecie, na to całą tu kurwa tu z tyłu tą, nie? Na ten stały z tyłu ten podnośnik, nie? Że wiecie, że jak podnoszę, czy tam jadę, nie? To wiecie,
czy tam skręca w lewo, czy w prawo stronę, to wiecie, mi tam na podnośniku mi to tak lata, wiecie, tak jak realnie co jest, nie? Dlatego tutaj widzowie, jeszcze to bagno zostało z poprzedniego odcinka, jak bronowałem. W sumie nie ma tam dużo, ale jest. Oj, widzicie, te pupola sobie zostawię na poza odcinkiem. Ja sobie widzowie to elegancko zrobię. Także z tym to widzowie nie będzie problemu, nie? Ale czekajcie, gdzie jest ten mój worek? Dobra, tam leży ten worek. Myślałem widzowie, że ktoś mi kurwa przeszedł mi worek zajebał. Ale w sumie widzowie, jakby ktoś mi ukradł worek, to ja bym na pewno widzowie wiedział, że to tylko jedna osoba by zrobiła, że to Inder, co nie? Bo w sumie widzowie innej osoby bym nie podejrzewał o to. Dobra. Teraz tak, otwieramy sobie tutaj to. Ty, a może bym te worek dał, bo radę to zapakować chyba. Czekajcie. Nie weszło, myślałem widzę, że to wejdzie, dobra. Kupiamy to. Dobra. Jedziemy widzę, bo mam 15 minut odcinka. A jeszcze widzę, jedziemy zobaczyć co z tym, co z Indorem. Tylko wiecie, tutaj jest to straszne. A czego on kurwa, którędy pojechał, że tutaj tego? On w ogóle chyba przez las pojechał. Kurwa, bo w ogóle po moim polu przyjechał, nie? I widzicie widzę, to jest widzę, byś sąsiad, nie? Pojechał widzę, w ogóle po moim polu sobie przyjechał, o tak on ma i ma w ogóle wyjebane, nie? W moje pole. Ja widzę, że kiedyś mu też tak pojadę, będzie miał swoje pole, bo w sumie nie wiem, czy on ma pola. Albo może ma, ale ukrywa, nie? Bo ja nie wiem, kurwa, gdzie on pojechał za przyczepą, w ogóle gdzieś kurwa pojechał, może łąkę jakoś ma. Ja zaraz się widzę, wszystkiego dowiem, nie? Zaraz zjadę, widzę na jego podwórko. Czekajcie, co, zaraz sobie to ogarnę wszystko, no spokojnie. My możecie w sumie, widzę, dać teraz łapkę w górę. Jeżeliście jeszcze nie zostawili łapki w górę, to możecie w sumie zostawić. Dla zasięgu oczywiście. Ja zaraz widzę, zobaczę, o co tu chodzi, jaka sytuacja jest z tym wszystkim. Popatrzymy. Bo nie będzie on z to koso pojechał. O, ty, czekajcie widzowie, bo ja go widzę, czekajcie, bo ja go widzę. Ty, o tym przy tej łące coś tam robi, tam widzowie gdzie te krowy są, czekajcie widzowie, ja tam podjeżdżam, ja tam zaraz zajadę. Ja tam zaraz zajadę, widzowie, o co tam chodzi, bo tam widzowie Indor stoi. Kurwa, on jakąś łąkę ma chyba w ogóle kupił. Czekajcie, ja nie wiem w sumie o co tu chodzi. Zaraz się dowiemy. Dobra, jedziemy. Czekajcie, on tutaj stoi chyba. Dobra, bo jest. Czekajcie, zaraz się dowiemy, o co tu chodzi. I czemu w ogóle widzę, po moim polu przyjechał. O, jest. Ty, złodzieju! Co ty, kurwa, kosza za trafę, nie widzisz? Ty, a ty, kurwa, debilu, widzisz, że to jest na sprzedaż, ta łąka? Ty no, ja kupiłem ją. Wizytację wygrałem, za 5000 kupiłem. Ole? Hektar pola. No, co ty myślałeś? Jeszcze zabiję mnie, jak ty, w swoim miejscu. A czego ty kurwa kosisz to koso ręczną? No kurwa koszarki nie mam sadownicze, albo takiej koszarki zwykłej, normalnej. Ty, Indor! Co ty chcesz? Chodź tutaj. Co jest? Ty tam widzisz kurwa w tym? Ty tam coś jest? A ja działko normalnie kupiłem, legalnie. Ale słyszysz? Co ty kurwa chcesz? Zobacz tutaj, weź tak tutaj stań. Czy mi się coś zdaje, ale coś tam jest. A co tam może być, jak tam ryby są, bo oczko z oczkiem. Ale patrz tam! Co? No zaś tutaj stań i widzisz tam... No czekaj, zaraz ja popnę do roboty z tym. Ty, sąsiad, ale tam normalnie jakaś stara siedźkarnia leży w wodzie. Co za ty myślisz, zrobisz nic? Kurwa, zobacz, to patrz co się dzieje, chodź tutaj. No czekaj, do końca tutaj dojadę. Gdzie, co? No tam normalnie jakaś siedźkarnia leży w wodzie, widzisz? Tam normalnie rura jakaś wystaje. Rura tylko wystająca, jakaś stara maszyna tam stoi, nie wiem. Chodź może tak gościa może. A to swoje? Ja to działkę kupiłem, to ja nie wiem co tam było, ja tylko to kupiłem. Ale zobacz, tam kurwa jakaś sieczkarnia leży w wodzie, stara. Kurwa tak. Sieczkarnia może być. Ty, sąsiad, tu normalnie sieczkarnia stara leży do kukurydzy. Jaki sprzęt ze skeru chyba utopił się ktoś. Ty, a to ta miedza, co ty kupowałeś, to jest twoja? A kurwa kogo, jak licytację wziąłem, licytowałem pole normalnie. Ty, sąsiad, ale to normalnie jakaś stara sieczkarnia w ogóle leży. Ty, a to w ogóle działa? To właśnie nie wiem. Wszystko. To w ogóle ty, no mnie właśnie interesuje, to cię... Ty, ale sąsiad, słyszy mi, ta sieczkarnia byłaby mi potrzebna. To jak tobie może być potrzebna? No bo wiesz, bo ja mam kukurydzę, ja mam będę miał krowę, a to sobie też masz kukurydzę, byś miał krowy, ale ja mam silo na kiszonkę i nie potrzebuję tej sieczkarni. Ty, ona może by działała, by się ją wyremontował. Nie wiem. Ale jak to wyciągniemy, powiedzmy, jak to wyciągniemy? A to później na państwo, bo to kurwa jak znalazłeś, to... Nie, my to bierzemy, my to wyremontujemy kapitalnie, tylko powiedz mi, jak my to w ogóle pierwsze wyciągniemy? Masz jakiś pomysł? No moim traktorem to na pewno nie. Na co ty, to nie masz szans nawet 30? Ty kurwa, może by poszedł do tego, do prezydenta, co? Ty jak ja mam kurwa wtyki w nim? Ty tak? Ja mogę załatwić. Jak ty mówisz, że ja pieniądze od niego brałem, to jak? Ty, to byś może pojechał do tego pociągnąć do niego? A nie wiem, czy nie wiem, czy w domu jest w ogóle.
Jak weź tego, ma... weź jeździ do niego do domu, zapytaj się, żeby ci pożyczył. No to lepiej tutaj weź to pilno, może to się tutaj będzie kręcił, nie wiem. No to ja będę, ale ty kurwa, ale fajno, żeśmy w ogóle maszyny znaleźli. Mi się to tylko przyda, pewnie coś. Tylko ja linię mam na podwórzu, no nie ma linki chyba. No to nie wiem, to weź przyjedź tym ciunikiem, weź załatw. A to w ogóle dalej wyciągnąć w ogóle to? Się poczepi kurwa gdzieś tutaj, znaczy się w tą stronę, to się pociągnie, to wyjdzie. Co to kurwa, hedera nie ma. No nie ma, ale to można kupić, co nie? Znaczy się już tak mamy połowę tak naprawdę więcej tego, nie? Bo mamy w sumie kombaj, a tam wiesz, a to się... A farby trochę się kupi, nie? Farby trochę się doda, tam to się wymieni, paski się wymieni, tam może silniku to się wymieni, może troszeczkę nałożone. A kurwa, chyba działa, znaczy się to troszeczkę jest tak, bo to widać, że to reta zapalna się. Ale nie wiadomo, słuchaj, nie wiadomo ile to leży tutaj. No to też nie wiadomo, ale to pewnie długo leży, bo to kurwa jest tak zardzewiała, ale to w ogóle ktoś się znalazł, że tutaj to leży, nie? Tylko czym ja tam pójdę, na nogach kurwa? A to kurwa tak zarosło tymi, tutaj tymi. Już zasiałaś wszystko? No ja nie, co to jeszcze po pola mi zostało? Chciałem kurwa sobie za kostę wziąć trochę pola, skosiłem troszeczkę. Dobra, to weź tego, jedź do sąsiada, co się dopytałem, do prezydenta. Czym? No kurwa, ciunikiem o czym? To na razie to kość, tu jak dobrze, ale... Dobra, to skoszę. Ten kawałeczek, tutaj to zaznaczyłem ci, możesz skosić. No to ja to skoszę, nie? O, tutaj się da widać kosić elegancko. Ja mam zależy, że fajnie to jest. Tylko czy ciunikiem jechać, czy jak? Ty czymś chcesz, nie? A ty się tak i tak przyjdź tym John Deere'em, nie teraz? To chyba, że na nogach przez pole. No to dawaj, idź koniec. A ty się iść tam się jego pytać, czy on ci w ogóle to da, nie? Aha. A linka to się zaraz wali. W sumie on, chyba ona u mnie jest, nie? Ta linka. Tu ciebie, no to tu na ciebie wczorajszym muszę. Filmie, znaczy się wczorajszym filmie. Wczoraj żeśmy tego ładowali, tego Bizona, nie? Znaczy się wyciągaliśmy. To chyba u mnie jest. No słyszałem, że coś tam kurwa. Tak, ja zabrałem to do mechanika już. Tak, i załadowali to wszystko? No załadowali i dzisiaj jeszcze ten, zostawili mi tego, tego Kamaza, ten dźwig zostawili mi na noc. Dobra, bo słuchaj, bo auto stoi. No to w domu jest brama otwarta. To ci pożyczy tego, ten ciągnik. Bo my to w sumie widzowie innym ciągnikiem tego nie wyciągniemy, nie? Ale w ogóle widzę jaka akcja, że tego. Sąsiad widzowie łąkę kupił, sąsiad nie do łąkę kupił, kurwa, ciekawie, powiem, widzę, że pieniędzy ma, kurwa. Ale zobaczcie, widzowie, że taka rzecz tam, nie? Że ja widzę, tak zauważyłem, że to tak leży tam, nie? W tych krzakach tam, w tej wodzie, taka sieciarnia. Taka w sumie widzę, nawet spoko, nie jest w sumie zadbana, bo widzę, bo ona leży, widzę, jakaś upuszczona, co nie? No ale ona się nam przyda, nie? Bo my mamy w sumie kukurydzę, będziemy mieć krowy, mamy silos na kieszonkę. Troszeczkę na razie zalane wodą. No ale wiecie. Karne się przyda, już się wyciągnie i się wyremontuje, to na będzie. Czekajcie, sobie tę kostę wezmę. Bo ten kurwa idzie, a ja chyba to sobie chyba kupię, bo od niego. Przyszyłeś? Tak, o, jedzie. Dobra, ale nie ma tego jeszcze. Tego nie miał, bo takich rzeczy nie ma. I rura. Dobra, to ja jedę na nogach z tyłu za tobą. Dajcie łapkę tutaj w górę, po dzisiejszym filmem. Kurwa, czemu mi to nie działa? Dobra, działa. Dawaj na umie na gospodarstwo, ja tam zaraz zobaczę. To chyba gdzieś powinna być ta linka. Zaraz to widzę, wyciągniemy. Ty ten kurwa faz idzie, ja to chyba sobie muszę kupić gdzieś. Ten taki nowy, nowoczesny. Gdzie skąd tyle pieniędzy w ogóle miał. A to muszę dogadać się potem z nim. Potem coś mu tam dam dał, czy coś. Jakiegoś buriera mu dam. Dawaj, zajeżdżaj. No to w sumie my tego innym odcinkiem byśmy tego nie wyciągli, nie? Jest, jaki to bug, no jest, co to ci robili? No oni mówią, że szkodowaniem za to dadzą. Tak, szkodowanie, jeśli ja wjechałem takim bombosem dużym, to już w ogóle. Dobra, jedź. Kurwa, to nie ma, w szkole, że nie mogę wsiąść. Kurwa, jest taka chujna troszkę. No tak, jedź, ja nie da rady wsiąść, to chyba za BM-ko pojechał. Tylko gdzie, do kogo, na gospodarstwo będziemy się ciągnąć to? No to, dawaj do mnie, a ty nie masz miejsca, nie? Bo ty nie masz gdzie. A ty pytanie nie zostawi. To na razie trzeba było gdzieś, może podejść doszukać może to. Ten sprzęt. To lepiej może gdzieś to schować gdzieś w krzakach. No to u mnie można postawić. Tylko to nie daj na widoku gdzieś. No to postawimy tam z tyłu. Albo do stodoły wjedziemy w tym. Nie wiem, czy tam będzie do stołu w ogóle. Dawaj, na razie to trzeba wyciągnąć, w sumie nie wiemy, czy damy w ogóle radę podczepić to. A ty już masz się schować. To w ogóle dobre stanie z w ogóle tych kół, że to w ogóle na kołach wyjedzie? No kurwa, chyba powietrze, w sumie nie wiem, czy powietrze nie zeszedło. Zeszło. Trzeba wierzyć, wtedy wjechać. Dawaj, no, tędy wierzę, nie? Skusiłeś trochę coś? No to troszeczkę coś tam skusiłem, kurwa. Się zmieszczę, to tabliczkę trzeba ściągnąć, bo to kurwa już kupiłem, no nie wiem, czemu nie ciągnęli tego. Dawaj. Tutaj musi wjechać. A kurwa kabina jestem, żeby to działa, bo uwali trochę. O, to kurwa jest ten krzak jeszcze, tutaj nie wiem, czy to wiedziesz. No i tutaj jest to, nie? Ja tutaj stoję na tym, o. Czy w ogóle to zmieszczę, kurwa. O, dawaj tutaj, o. No, stoj! Ja pierniczę! Kurwa, czekaj, bo jak to do wody nam się wpierdoli, to wtedy będzie problem. No troszeczkę ma, ja to wszekaj, ja to spróbuję ci jakoś tu ring. Jeszcze do tyłu? No, poczepaj. Dobra.
Jest? Wszystko? No dawaj, dawaj. Czekaj, jak to wywalę. Dobra, to wyciągam, jak wrzucić powoli, jakoś wierzyć tego. Idzie? O kurwa, ciężko, nie? Ciężko, bo to trochę waży, pani ryczka trochę. Widzisz, cofa mnie trochę. No, powiem widać, że ciężko ma, no. Tym John Deere'em tutaj to wyciągnąć ty... będzie. Kurwa, może ja tam wsiadę do środka? No weź siadnij trochę może. Kieruj tą kierownicą. Ty, ale to sądzę, nie mogę wsiąść do tego. Jak nie możesz? Ty, bo to chyba jest od tego. Dobra, to zahaczyło. Kurwa. Pokaż to, jak to w ogóle wygląda. Sytuacja. Jak nie możesz siadać, ja no mogę siadać. Jest taka sytuacja, że właśnie do tego nie mogę wsiąść, nie? Aha, dobra, dobra, tylko kurwa. To wszystko jest zjedzone, szlak. Też to w ogóle nie jest na chodzie, nie da rady zapalić nawet. O, dobra. Co teraz? Ja go pociągnę tutaj. O kurwa. No, zahaczył drzewo, musisz nasunąć go. Coś, to te kwasty weszedł, kurwa, teraz dupa z tego będzie. No właśnie z tym jest problem teraz, nie? Jak my to teraz kręcimy, żeby to pojechać? Czekaj, trochę może nasunę go spróbuję. Kurde. O, o. Teraz a weź wsiąść, możesz skręcać kołami? Nie mogę właśnie. Nie, bo coś jest sterownikiem tym jest. Znaczy się z tym jest pomaganie Ośku. Chyba. Tak, nie możesz skręcić, no. A teraz ale tak jechać w ogóle? No to jakby ja tak jechał, to może coś nam radę nasunąć. To będzie ciężkie, bo to kurwa wszystko będę teraz tak dar, nie? Kurwa, żeby się dalej tam nie wjebać zaraz. W drugą stronę kręć. O, dobra, jest gitara, jedziemy. Dawaj. Ciąg. O, kurwa, elegancko. To powoli, bo zaraz kąt odlecę. Co ty, nie odlatują? No, mój problem, kurwa, to jak to doładować potem. No my tak o takim odtępie, to my możemy, no się na razie na drogę wyciągniemy, nie? O, no, jest elegancko, teraz idzie. Wszystko dobre stanie, widać, nie jest źle. Nie jest taki... Nie, bo blach brakuje, no. Nie ma tej po lewej stronie tej osłony, ten, na silnik, nie? No. Kurwa, po kosie jeździ zaraz. Stój. Czekaj, bo tu kurwa kosa w ogóle leży, za oporę przybije. Kurwa, ale będzie tam, to zaraz czekaj. Jak ty to kurwa kosiłeś? Ja to wezmę. Kurde. Teraz już tak mi się zablokowało już. O, zobaczcie, to ono tak ogólnie wygląda, nie? To powietrze w kołach jest. Ty to się widać, ta szkarność jeszcze nadal, mi się widać, wyremontuje. Ty sądzisz, ona będzie elegancka, nie? No chyba tak, tylko na kogo to będzie to koszt? To byś ty? Bo to ty znalazłeś, ja tego nie znalazłem. Ja skąd mogę wiedzieć, czy coś tam było? Ten to pierwszy znalazł, to chyba ty bierzesz. No to w sumie ja to znalazłem, ale ono mi się też przyda, w sumie możemy sobie razem wypożyczać, co nie? To w sumie problemu nie ma, tylko na razie musimy znaleźć gościa, który nam to wyremontuje, co nie? No nie, to już bizona dałaś do remontu, nie wiem, czy w ogóle ci to zrobi, bo ja tam... No to się nie, on mi to zrobi, bo ja bizona w sumie oddałem, on mi to zrobi bizona, nie? To może tego samego gościa by się zrobiło. No chyba, że my sami to zrobimy, rozkręcamy, no wszystko może no i tak. Może boszem tutaj, wiesz, farbę tylko nałożyć, bo wyczyszczę to i trochę częściej go wymieniać, może to zamówić przez internet albo przez coś. Kabinę też tu się... Nie, ale ładny, zobaczcie gitarę, to się ładny, no na razie widzę, to jest tragicznie wygląda, no ale wiecie, za darmo, nie? Może zdycha pójdzie. Dobra, to na razie widzę tak. Mam nadzieję, że wam się dzisiejszy film podobał. Jeżeli tak, to pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę pod dzisiejszym filmem. Nie zapomnijcie także o subskrypcji na kanale, bo lecimy po 41 tysięcy subskrypcji. Dajcie suba, dajcie łapkę w górę. Napiszcie tam komentarz z hashtagiem Kibel. Dzisiaj z nami oczywiście był sąsiad Indoor. Yeah. Także trzymajcie się, do kolejnego filmu już niebawem, także nara.